Myślę, że Kalisz w kolejnym meczu udowadnia, że jest to przeciwnik, na którego no, nie wystarczy tylko taktyka i trzeba się nastawić na naprawdę walkę i trzeba przetrzymać te ciężkie momenty, no, których dzisiaj było sporo. No, nie okłamujmy się, było dużo przestojów, było dużo końcówek, które trzeba wytrzymać i myślę, że fajnie zbudowałyśmy sobie no, też wartość dodaną, jeżeli chodzi o nasz charakter, o charakter całej drużyny, charyzmę. Mi się wydaje, że na pewno ten mecz na plus i każda wyciągnie właśnie wnioski. Trzeci też nie był gładki, nawet z tym wynikiem, bo zaczęły nas gonić i mało by brakowało, byśmy pęknęli. Ciężko się dzisiaj grało. Nie graliśmy przede wszystkim dobrze, niemiłosiernie dawaliśmy się obijać na lewym skrzydle, na ich lewym skrzydle ataku. W obronie też, no i dużo chaosu. Dużo rzeczy do poprawy, ale brawa dla dziewczyn, że wygraliśmy ten mecz, bo to jest najważniejsze, rezultat na koniec. Zespół z Kalisza grał naprawdę dobrą siatkówkę i nie można tego powiedzieć, że wynik 3-0 odzwierciedla to, co się działo na boisku, bo na pewno tak nie jest i myślę, że to są kolejne zawody, kolejne udane zawody Kalisza, więc myślę, że nie, myślę, że to jest naprawdę ciężki przeciwnik i cieszę się, że udało nam się zwyciężyć 3-0 i w trzech setach, bo no nie wiem, jakby wyglądały kolejne dwa. No myślę, że my do końca sezonu będziemy walczyli o jakość, a granie. No myślę, że bardzo długo jeszcze nam to zajmie, zanim będzie to lepiej wychodziło, zdecydowanie lepiej, bo mówię, są różne momenty, kiedy piłka jest różnie przyjęta, obroniona i my musimy z tego znaleźć rozwiązania, a często wtedy panuje chaos. Cały czas się docieramy, cały czas pracujemy nad sobą, też poznajemy się, bo wiadomo, jak byłyśmy przed sezonem, to bardzo mało tego czasu było, kiedy byłyśmy wszystkie razem. Myślę, że z meczu na mecz to będzie procentować i będzie coraz lepiej. No to jest takie oklepane, ale prawdziwe. Już te pierwsze kolejki tak podzieliły punkty, że te zespoły, które wygrywały drugi mecz, przegrywały na odwrót i to zespoły z różnych części tabel traciły też również punkty. Tak jak Chemik w Legionowie, my w Bydgoszczy, więc to już pokazuje, że będzie się chyba dużo działo i ta tabela będzie mocno wariowała. Brakuje siatkarskich umiejętności najnormalniej na świecie. My wiemy, nad czym pracować i idziemy do przodu. No, takie jest życie. Nie zawsze jest tak, że się wygrywa takie końcówki. Tam reprezentantki kraju grają po drugiej stronie. My takich reprezentantek nie mamy w swoich szeregach. W związku z tym no, brakło najnormalniej doświadczenia siatkarskiego. Popatrzmy, kogo mamy. Niektóre dziewczyny uciągnęły swoje obowiązki, niektóre niestety nie. I to trzeba sobie jasno i czytelnie powiedzieć. Niemniej generalnie z walki chwała dziewczynom, bo na pewno nie poddaliśmy się, nie położyliśmy się. Graliśmy z dobrym zespołem, który pretenduje do pierwszej czwórki. My też chcielibyśmy grać jak najlepiej, ale no jeszcze dzisiaj nie stać nas na to, żebyśmy z tym zespołem wygrali. Bo że równorzędną walkę nawiązaliśmy, to pokazały dwa sety pierwsze. Dwa przegrane mecze, no tak naprawdę na styku. Tutaj wyniki rozstrzygające w końcówkach poza tym trzecim setem do 19. No ale szkoda, dlatego że tak samo jak tydzień temu z LKS-em miałyśmy, że tak powiem, szansę po swojej stronie, prowadzenie w spotkaniu, no i nie udało nam się tego dowieść do końca. Jeszcze trochę czasu nam potrzeba. Pamiętajmy, że to są dziewczyny, które nigdy nie grały na takim wysokim poziomie. Nie są to reprezentantki kraju, nie są dziewczyny ograne, sparingi z sparingami, ale niestety tam wiadomo, Krajduba czy Lejs, dwie podstawowe bomby, Pęcowa, wszystkie reprezentantki kraju, wszystkie grają na co dzień w reprezentacji, ogrywają się z najlepszymi, my próbujemy im dorównać, niemniej trochę może szczęścia nam brakowało w tych końcówkach, może trochę umiejętności, przeanalizujemy to i nie zwieszamy głów, pracujemy, idziemy do przodu. Myślę, że na pewno z biegiem czasu i w późniejszych meczach będzie to lepiej wyglądało, będziemy bardziej pewne siebie, bardziej zgrane, dlatego że no, tak to też już jest, że na początku tego sezonu bywa różnie, no i mam nadzieję, że tych błędów, że tak powiem, w końcówkach będziemy popełniać coraz mniej. Zawsze mi się będzie dobrze kojarzyła, bo stąd pochodzę i tu mieszkam, także spokojnie, to nie, powiem szczerze, że jeszcze kurde blaszka na tej hali czy na Atlas Arenie nie wygrałem, prowadząc obcy zespół, także na pewno mam jakieś fatum nade mną ciąży, no ale postaram się może w playoffach
rozbić to, ten bank pod tytułem Łódzka Arena, czy Atlas Arena, czy Arena Łódź. Postaram się wtedy, obyśmy grali z którąś z łódzkich drużyn. Na pewno to boli, dlatego że myślę, że w tym sezonie do zespołu z Kalisza dołączyło naprawdę parę ciekawych nazwisk i szkoda tych spotkań, dlatego że, no tak jak wcześniej wspomniałam, przeważają takie szczegóły i my na pewno chcemy walczyć, chciałyśmy do Łodzi przyjechać tutaj po zwycięstwo, dlatego że wiedziałyśmy, jak mało nam też zabrakło w poprzednim tygodniu.